Witajcie na kanale Mathemagics, który nadaje do Was z Las Vegas, światowej stolicy rozrywki, ale też i hazardu. Zobaczcie sobie moje pierwsze odcinki o etykiecie i prawdopodobieństwie gry w ruletkę, a teraz czas na o wiele bardziej ekscytującą grę, czyli grę w pokera, grę, która przyciąga mnóstwo ważnych postaci, celebrytów, gwiazdy z całego świata, no i też tworzy swoje własne legendy, tak jak na przykład ten Doyle Brunson. Ja poznałem na miejscu tutaj Daniela Negreanu, czyli absolutną legendę światowego pokera. O co chodzi w pokerze? Generalnie dostajesz 5 kart i chodzi o to, żebyś zdobył jak najwyższy ranking. To jest na przykład 5 kart tutaj po kolei, w tym samym kolorze, to właśnie jest poker. To ustawienie nazywamy pokerem, albo po angielsku nazywamy straight flush. To ustawienie jest bardzo dobre, prawie na samej górze, natomiast jeżeli damy tutaj asa, właśnie pożyczymy od naszego kolegi tego asa tref, wtedy mamy ustawienie królewski poker, od dziesiątki do asa tego samego koloru. Także mamy królewski poker, później poker, kareta, full, street. Po streetie jest, zdaje się, trójka, później dwie pary i parka. I to właśnie prawdopodobieństwo otrzymania 5 kart w takim, a nie innym ustawieniu tworzy ten ranking. I na tym kanale, w kolejnych kilku odcinkach, omówimy sobie, jakie są prawdopodobieństwa i jak one są obliczane dla każdego z tych ustawień. Ale dzisiaj zajmiemy się rzeczą o wiele bardziej podstawową, czyli ile w ogóle takich ustawień 5 kart jest możliwych. Ale zanim to, najpierw może omówmy sobie, w jakiego pokera będziemy grać, gdyż jest mnóstwo różnych odmian. Ta najzwyklejsza, kiedy dostajesz 5 kart do ręki, to jest po angielsku tak zwana 5-card draw. Chodzi o to, że dostajesz 5 kart, no i możesz sobie zatrzymać je wszystkie, możesz, powiedzmy, jedną wymienić, albo wszystkie, albo 5, jak chcesz. No i właściwie na tym się kończy. Jest również wersja Omaha, kiedy zostają Ci wylosowane 4 karty, a przed Tobą na stole jest 5, no i musisz sobie dopasować. Musisz wybrać koniecznie 2 z Twojej czwórki, no i dobierasz sobie 3 z tych 5, które leżą przed Tobą. Kolejną odmianą jest najbardziej popularna tutaj, zwłaszcza w Las Vegas, no i właściwie w telewizji. Jest to tak zwany Texas Hold'em, czyli gdy zostają Ci rozdane tylko 2 karty, nadal jest 5 przy sobie, no i musisz sobie dobrać 3 z tych 5 do swojej dwójki, no i oczywiście każdy inny gracz również, czyli niejako masz wgląd w jego albo jej karty. No i właśnie ze względu na te różne rozdania, różne wersje pokera, prawdopodobieństwa również będą inne. Dajmy na to, jeżeli gramy w zwykłego pokera i mamy parkę siódemek, i na przykład, 4 siódemki i jakąś tam 5 kartę, no to praktycznie już wygrałem. Bardzo trudno będzie to komukolwiek pobić. Natomiast jeżeli gram w Omaha i mam 4 siódemki rozdane, wow, takie szczęście, prawdopodobieństwo bardzo nikłe, ale co mi do tego, praktycznie przegrałem. Nie chcę tego, ponieważ ja mogę wybrać tylko 2 z nich, no i muszę dopasować 3 przede mną, a tutaj żadnej siódemki już nie będzie, bo przecież ja wszystkie mam, więc w Omaha to nie jest zbyt dobre. Jeszcze zobaczmy takie rozdanie, 4 kiery tutaj, no i jeżeli gramy w Texas Hold'em, jedyne co potrzebuję to kier i już mam kolor, całkiem niezłe rozdanie. Natomiast jeżeli gram w Omaha, to jeszcze muszę sobie rozdać 3 karty i jeżeli tu nie będzie czerwonego serca, wtedy nie mam koloru. I sami widzicie, nie ma koloru, gdyż ja zawsze w Omaha muszę wybrać 2 z 4. Generalnie rzecz biorąc, w Omaha jest najłatwiej o jakieś dobre rozdanie, bo no masz 4 karty w ręce, używasz tylko 2 z nich, ale masz 4 w ręce, 5 przed sobą, czyli w sumie 9 kart. W Texas masz 2 i 5, także 7, no a w tym pozostałym masz tylko 5 kart tak naprawdę, no i wymieniasz ile chcesz. Żeby się dowiedzieć, ile jest możliwych rozdań w pokera, może zacznijmy od trochę bardziej prostej gry, kiedy poker to rozdanie tylko jednej karty dla każdego gracza. To jest chyba nie takie trudne. Ile jest możliwych rozdań, jeżeli wybierzemy tylko jedną kartę? Oczywiście 52 rozdania. Gdyby poker miał 2 karty, no to cóż, dajmy na to, otrzymałbym asa, no to i ile pozostałych mógłbym tu otrzymać? Mógłbym mieć asa i jobka, asa i asa, asa i czwórkę, asa i króla, asa i damę, asa i 51 innych kart, prawda? Także to już jest 51 różnych rozdań. No ale nie musiałby być przecież as i król. Mogłaby być czwórka i król.
to jest kolejne rozdaje, czyli trzeba dodać kolejne 51, czyli już mamy dwa razy 51. Albo ten as i król to inne rozdanie, więc 3 razy 51, 4 razy 51, 5 razy 51. Ile tych różnych kart może tutaj wejść na tą pierwszą kartę? Oczywiście 52, jakakolwiek z całej talii. Dlatego właśnie mamy 52 razy 51 różnych ustawień dwóch kart. A to nam daje 2652 ustawienia. Ale chwila. Przecież jeżeli mamy na przykład takie ustawienie as i król, to jest to dokładnie takie samo ustawienie jak król czy as. Ja je policzyłem dwukrotnie, więc muszę podzielić moją liczbę przez dwa i to będą tak naprawdę prawdziwe ustawienia w pokerze dwukartowym. No i teraz będziemy podążać dokładnie tym samym trendem. Dajmy na to, że trzymam w ręku jobka i czwórkę i co może tutaj wskoczyć jako moja trzecia karta? Jakakolwiek z całej talii, czyli z 50 kart. No ale tutaj nie musiałem mieć czwórki. Na tej pozycji mogłem mieć zupełnie inną kartę, na przykład króla i znowu 50 kart na tą pozycję, to jest inne rozdanie, prawda? Czyli ile tutaj będzie tych kolejnych kart? Mógłby być kolejny as, to już jest trzecia 50. Mogłaby być dama, czwarta 50. Zostaje nam 51 kart na to miejsce, no i idąc tym samym trendem, 52 karty na miejsce pierwsze i stąd mamy właśnie 51 razy 52 razy 50, tyle możliwych poprzestawień trzech obiektów, trzech kart. Ale, zaraz chwileczkę, przecież dopiero ustaliliśmy, że jeżeli mamy takie rozdanie, jopek, dama, król, no to jest dokładnie takie samo jak jopek, król, dama. Nasze 132600 właśnie mają te powielenia, te niektóre ustawienia, które żeśmy policzyli wielokrotnie. Więc pytanie jest, tak jak poprzednio, to musiałem podzielić przez dwa, ponieważ jest dwa sposoby, żeby dwie karty ułożyć, prawda? Tak samo tutaj. Ile jest sposobów, żeby ułożyć trzy karty? Ok, spróbuję się nie pomylić, liczcie ze mną. To będzie jedno ustawienie, drugie, trzecie, czwarte, piąte i chyba szóste. Więc mamy sześć różnych ustawień trzech kart, a zatem tą liczbę tutaj należy podzielić przez sześć. I mamy 22100 rozdań w pokerze trzykartowym, ok? Możemy dalej podążać. Widzicie, jaki to jest trend? Na pewno już możecie to skończyć sami, nie? Pytanie tylko, przez co tutaj podzielić? Ile jest tych powieleń, kiedy mamy cztery karty? No cóż, jeżeli się przyjrzymy, czym jest 6, to 6 można by rozpisać jako 3 razy 2, no jako razy 1. 2 można by rozpisać jako 2 razy 1, tutaj jest 1, więc może bez wchodzenia głębiej w te kombinacje, może będzie kiedyś okazja, żeby zrobić odcinek o kombinacjach. Na razie zobaczmy, że tutaj tu jest 1, 2 razy 1, 3 razy 2 razy 1, więc tutaj będzie dokładnie 4 razy 3 razy 2 razy 1, co w skrócie się mówi 4 silnia, 4 z takim wykrzyknikiem, ok? To nie oznacza 4, to oznacza 4 silnia. A zatem, jeżeli nasz poker ma 5 kart, no to sami widzicie, 52 razy 51, 50, 49, 48 dzielone przez 5 silnia, co jest równe prawie 2 600 000 różnych rozdań w pokera. Czy tego się spodziewaliście? Mam nadzieję, że zostało Wam to dzisiaj wyjaśnione w miarę dobrze. Jeszcze tylko jedna uwaga, otóż to, że tyle jest rozdań, to nie znaczy, że w samym pokerze jest tyle dokładnie różnych rozdań. Ok, trochę tak głupio zabrzmiało, ale już tłumaczę, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że otrzymaliście takie karty i już jesteście szczęśliwi, bo macie wygraną w kieszeni, prawda? No, nie do końca, bo jeżeli wasz kolega miał takie rozdanie, czyli także poker królewski, ale koloru kier, no to z punktu widzenia pokera to jest dokładnie to samo i macie remis. Natomiast w tych 2 600 000 one są jakby policzone jako różne rozdania. Więc to trzeba pamiętać, że poker
i poprzestawianie pięciu elementów to nie jest dokładnie to samo, no ale będziemy używać tego jako naszego mianownika w kolejnych odcinkach, gdy będziemy rozmawiać już o prawdopodobieństwie poszczególnych ustawień. A ja się na razie z Wami żegnam. Dzisiaj koniec 40 odcinka, więc wierzę Wam 40 pompek w szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Kibicujcie mi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,